stoję w miejscu jeszcze przez kilka uderzeń serca. Obserwuję tę niezwykle realistyczną scenę z ustami wypełnionymi szokiem. Nie wiem, co mam robić, jak się zachować. Choć mnie nie widzą, czuję się źle, wkraczając w ich prywatność. To takie dziwne. Przykładam grzbiet dłoni do czoła, sprawdzając, czy ciepłota mojego ciała jest w normie. Takie halucynacje mogą być wywołane gorączką. Może po prostu jestem chora. Słyszę, jak zaczynają rozmawiać. Mówią do siebie. Dziewczynka zawiesza ręce na szyi mężczyzny i wtula twarz w jego ramiona. Zanoszą się uśmiechem, co jest dla mnie jeszcze bardziej obce. Pierwszy raz jestem świadkiem czegoś takiego. Czyli właśnie to nazywa się rodzicielską uwagą? Tak normalnie rodzice spędzają czas ze swoimi dziećmi? Przełykam gorzko ślinę i wyrzucam z głowy wszystkie niepotrzebne myśli. Nie, 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 nie. Nie mogę traktować tego jak prawdy. To zwykłe zwidy. Zaczynam przekonywać się do teorii psychiatrów, twierdzących, że moje szaleństwo jest skutkiem poczucia odrzucenia jako dziecko. Ale przecież nigdy nie czułam się samotna. Nigdy nie byłam samotna. Nigdy nikogo nie potrzebowałam. Jednak to, co teraz widzę, jest jednoznaczne. Mój mózg tworzy wizje, których podświadomie pragnę. Tak, 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 to na pewno to. W głębi duszy pragnę być kochana przez matkę i ojca. To brzmi niedorzecznie. Przesuwam dłonią po włosach. Rozglądam się, szukając czegoś, co mogłoby mi pomóc zorientować się, gdzie aktualnie jestem. Znam ten teren, ale inny wystrój przeszkadza mi w przypomnieniu sobie, w którą stronę mam iść. Piękne wykładziny pokrywają błyszczące, drewniane podłogi. Barierki schodów zrobione zostały z porządnej stali, która odbija promienie słońca. Wszystko jest takie odległe i nieznane, choć sama jestem autorem tego, co widzę. Nie znoszę swojego umysłu. Zmuszam się do oderwania wzroku od tego chwytającego za serce obrazka i odwracam się. Podchodzę do okna, kładąc drżącą dłoń na zimnym parapecie. Patrzę na krajobraz, od którego oddziela mnie porządna, gruba szyba. Pod wpływem nieznanych mi powodów zostaję odurzona jakimś niezwykłym typem nostalgii, który wypełnia moją głowę. Zaczynam myśleć, cofam się w czasie nawet rozumem, ulegając temu, co dzieje się wokół mnie. Liście na drzewach skrzą się żywą zielenią, moje oczy bolą od tego intensywnego koloru. Gdzieniegdzie widać już pierwsze kwiaty, wyciągające swoje szyje w stronę porannych promieni słońca. Jest tak pięknie, wszystko kwitnie, wszystko zaczyna żyć. Spoglądając na otoczenie, stwierdzam, że nie znajduję się na terenie mojego bloku. Tworząc te halucynacje, mój mózg wziął pod uwagę to, że 3 nowe budynki nie zostały jeszcze wybudowane. Sprytna bestia, ale naprawdę wolałabym być teraz gdzie indziej. Czemu nigdy nie przenoszę się na Hawaje? Wychylam się nieco, by zobaczyć resztę otoczenia. Okno ogranicza mój zasięg widzenia, ale udaje mi się dostrzec, że obok stoją 2 inne bloki. W myślach rysuję plan psychiatryka. Po chwili jestem pewna, że jestem na terytorium samobójców. Blok D odsłonił przede mną oblicze swojej przeszłości, a ja nie mam pojęcia, czemu akurat on. W moich uszach zaczyna piszczeć. Głośny, nienaturalnie wysoki dźwięk przyprawia mnie o mdłości. Przyciskam dłonie do głowy, łudząc się, że jestem w stanie uciszyć ten cholerny hałas. Zaraz pęknie mi czaszka. Pisk narasta, narasta, narasta. Nie mogę się ruszyć. Odczuwam niemal fizyczny ból, słysząc to. Nie przypuszczałam, że psychozy potrafią przeobrazić się z niegroźnego złudzenia w czyste szaleństwo. Kolory spływają ze ścian, tworząc rozległe kałuże. Wszystko robi się szare, monochromatyczne, przerażające. Chcę się ruszyć, chcę móc wyjść stąd, ale strach osiedlił się w moich żyłach i przejął kontrolę nad ciałem. Odwracam się powoli i zmierzam w stronę schodów. Mężczyzna i dziewczynka gdzieś zniknęli. Przez monotonny pisk przebijają się strzępki ich rozmowy, chichot, wołania.
Nagle obok mnie przebiega dziecko, potem biegnie ten facet, potem on ją podnosi, potem się śmieją. To się dzieje cały czas, w kółko to samo. Zupełnie jakbym oglądała film w przyspieszonym do maksimum tempie, który się zapętla. W dodatku wszystko ulega rozmazaniu, wszystko pęka, wszystko znika. Zaraz się zżygam. Stawiam stopę na stopniu. Ten ruch wymaga ode mnie wielkich nakładów energii. Ledwo mogę oddychać. A dźwięki narastają, narastają, narastają. Muszę zejść z tego piętra, bo inaczej dostanę szału. Moje ciało poddało się uczuciu bezwładności, kiedy wyrwana z objęć szaleństwa zaczynam spadać. W ciemność, całkowitą ciemność. Histeria trzyma mnie za gardło. To dzieje się szybko, zbyt szybko, bym mogła zareagować. Zdzieram kolana i rozcinam skórę dłoni, lądując na drewnianych kantach schodów. Uderzam brodą o podłoże, chyba łamię żebro. Ból staje się moim władcą, a metaliczny smak wypełnia moje usta. Przegryzłam język. Cholera, przegryzła język. Podnoszę się na rękach, usiłując ignorować to, jak bardzo cierpię. Oszołomienie pozwala mi na chwilę odpoczynku od bodźców zewnętrznych. Zagłębiam się w nicość, ale zostaję gwałtownie sprowadzona na ziemię, kiedy odzyskuję pełną świadomość. Drżę. Kurwa, w życiu nie czułam takiego bólu, tak cholernie wyraźnego bólu, który wypełnia każdą komórkę mojego ciała. Zaraz rozlecę się na kawałki. Wypluwam krew. Rubinowe krople zabarwiają skórę moich dłoni. Stróżka czerwieni spływa kącikiem moich ust. Tyle krwi, tyle krwi, tyle krwi, tyle krwi, tyle krwi! Spoglądam w górę. Od jasności wiosennego dnia oddziela mnie tafla. Zupełnie jakbym była pod wodą i usiłowała dostrzec, co znajduje się na powierzchni. Obraz jest zniekształcony, pełen groteskowych deformacji, ale scena, w której mężczyzna szuka córki, trwa nadal. Co chwilę wchodzi na piętro, szuka dziecka, łapie, podnosi. Wchodzi na piętro, szuka dziecka, łapie, podnosi. Wchodzi na piętro, szuka dziecka, łapie, podnosi. Czy oszalałam? Muszę wziąć się w garść, muszę się uspokoić, muszę stąd wyjść, więc ciągle się trzęsąc, dźwigam ciało z podłogi. Ból paraliżuje moje zmysły, upośledzając zdolność do prawidłowego postrzegania rzeczywistości. Chyba mocno pierdolnęłam się w głowę. Tak, zdecydowanie zbyt mocno. Ocieram brodę z krwi. Pomarańczowe słońce rozchlapuje cienie na ścianach. Wszystko tonie w blasku zachodu. Światło wypełnia całe pomieszczenie. Zawiesza się na meblach, które wydają się nieco zniszczone i przestarzałe. Drobinki kurzu tańczą w powietrzu. Cisza, milczenie zabija mnie strachem od środka. Jestem na parterze, przy schodach. Muszę znaleźć wyjście. To nie będzie trudne, nie będzie. Teraz pójdę przed siebie i napotkam drzwi. Tak, wszystko jest już dobrze. O mało nie dostaję zawału, kiedy za moimi plecami rozlega się dźwięk. Cichy, krótki, tak wyraźny. Nie mam odwagi, by spojrzeć zza siebie. Trwam w bezruchu, zamarznięta, przerażona. Skrzypnięcie. Otwieram szeroko oczy. Ktoś jest za mną. Oddech uwiązł w moich płucach. Zdaje się, że umieram na kilka sekund. Ja nie chcę, mówi głos. Szloch, szloch, szloch. Słyszę, jak schodzi. Nie chcę. Zaciskając zęby do granic możliwości dziąseł, postanawiam powoli się wycofać. W myślach robię krok naprzód. W myślach pokonuję kolejne metry, ale w rzeczywistości wciąż tkwię nieruchomo. Nie. Cichy płacz. Gdzie mama? Już nie chcę tu być. Nie chcę. Wydaje mi się, że mija 1000 lat, kiedy w końcu przekręcam głowę w stronę głosu. Robię to powoli, tak bym mogła odwrócić wzrok w razie, gdyby mój mózg wytworzył obok jakiegoś okropnego potwora. Jednak w miejscu odrażającej bestii pojawia się coś kompletnie niedorzecznego. Chłopiec, chudy, wysoki chłopiec. Chodzi w kółko przy schodach.
Ja pierdolę. Cofam się kilka centymetrów, ciągle go obserwując. Słońce oświetla profil twarzy, rzucając cień na prawą stronę. W pierwszej chwili moje oczy nie potrafią dostrzec zmasakrowanego policzka, z którego spływa krwista ropa, ale kiedy tylko to zauważam, rzucam się w tył. Odskakuję, nie biorąc pod uwagę tego, że za mną stoi stolik. Potrącam go. Umieram, kiedy dźwięk tłuczonego wazonu zawisa w powietrzu. Zaczynam trząść się jeszcze bardziej. Układam plan działania, obrony przed tym dzieckiem. Ale chłopiec zdaje się nie zauważać ani mnie, ani przewróconego stolika i stłuczonego wazonu. Nie zauważa niczego. Czy on też mnie nie widzi? Nie chcę, powtarza. Pod jego nogami wala się kilka zniszczonych zabawek. Pociąg bez dachu, lalka z wydłubanym okiem, pluszowy królik z naderwanym uchem i brudnym futerkiem. Te szczegóły uderzają mnie w twarz. Zaczynam rozumieć, że to, co działo się na górze, działo się o wiele wcześniej niż to, co widzę teraz. Kurz, podniszczone meble. Znów zrobiłam skok w czasie? Nagle z krainy myśli wyrywa mnie wołanie. Kobiecy głos dobiega za drzwi, które prowadzą na korytarz. Patrzę w tamtą stronę. Jest cichy, zbyt cichy, przerażający. Kurwa, mózgu, przestań! Chłopiec przestaje chodzić, zatrzymuje się, nasłuchuje, po czym puszcza się biegiem w stronę kobiecego głosu. Szarpie za klamkę drzwi i wbiega w ciemność, zostawiając mnie samą. I teraz nie wiem, co jest gorsze. Zostać tu i tkwić w szaleństwie przez całą wieczność, czy podążyć w ślady chłopca? Zostać, czy wejść do czarnego pomieszczenia? Naprawdę, chciałabym mieć jeszcze jakąś opcję. Chciałabym móc pójść w przeciwną stronę, albo przynajmniej wyskoczyć oknem. Ale nie mogę. Dlaczego? Bo wszystko zniknęło. Została tylko pustka prowadząca w stronę drzwi.